Cześć kochani, witajcie w kolejnym filmiku. Dzisiaj Was zapraszam na taki filmik, który się nie spodziewałam nagrać, ale to, co zdarzyło się w tamtą sobotę, jakoś mi podsunął pomysł na film. Czyli opowiem Wam, co się stało właśnie w tamtą sobotę, co mi się przydarzyło i też to, co mi przydarzało mi się w przeszłości, jeśli chodzi o takie małe wypadki. Więc zapraszam Was do oglądania. Jeśli Wam się filmik spodobał, proszę o łapkę w górę i subskrypcję kanału. Na początku, co chciałam Wam powiedzieć, tamtą sobotę, tak jak zawsze w tamtą sobotę, po prostu chciałam dojść do łóżka, bo sam chciałam coś wziąć. Na prostej drodze zwichnęłam sobie nogę. Zwichnęłam sobie nogę. Po prostu dużo osób powie, a jak to o nogę zwichnęłam, tak? Jak to możliwe? Teraz Wam wszystko powiem. Mi się po prostu ta noga wygięła, że po prostu tak mi zabolało, że zwichnęłam nogę. Nie wiem, jak to wytłumaczyć tak dobrze, żeby tak fachowo nie umiem wytłumaczyć. I niestety mam zwichniętą nogę. Była bardzo spuchnięta w sobotę, w niedzielę. Nie dałam rady chodzić. W ogóle bałam się w ogóle, myślę sobie, jak ja teraz będę funkcjonować z tą nogą. Ciężko było mi chodzić. Przez 2 dni było tak źle jeszcze. W poniedziałek jeszcze tak jeszcze w miarę. Ale już teraz jest coraz lepiej. Już teraz potrafię stanąć i teraz nie stanę i mnie nie boli. Jak chodzę, to już mnie to nie boli, tylko jedynie to, no, czuję to spuchnięcie, jest to spuchnięcie. Oczywiście Wam nie pokażę, bo to nic ciekawego, żeby dla Was pokazać moje spuchnięcie, nie? I to właśnie było w tamtą sobotę, niestety, na prostej drodze. Zwichnęłam nogę. Oczywiście, jak zawsze mówię, brawo ja. Rozdziała. Tak zawsze jest. Jeśli chodzi o właśnie tą nogę i to moje kości, to mam bardzo słabe kości, dlatego zwichnięcie u mnie nie trudno. U mnie tylko, czy tam stanę źle, czy nawet wigni mi się noga, to oczywiście zwichnięcie u mnie gwarantowane. Tak zawsze było u mnie. Czy tam ręka kiedyś miałam zwichniętą, bo kiedyś uderzyłam niechcący w krzesło. Czy też noga, bo spadłam ze schodów. No ja to oczywiście byłam w Adidasach i było ślisko, więc też taka sytuacja, też właśnie 2 razy byłam w gipsie. Rękę i nogę. Pierwsza oczywiście noga była pierwsza, co miałam w gipsie. Jeśli chodzi właśnie, tak jak mówiłam Wam, mam słabe kości. Jak byłam dzieckiem, jak byłam niemowlakiem, też nie mogłam pić za bardzo mleka, bo miałam nietolerancję laktozy. No miałam uczulenie po prostu na mleko. I później oczywiście to się zmieniło czasem, piję to czasu do czasu, więc nic mi na razie nie jest, że pewnie wyrosłam z tego właśnie nietolerancji laktozy. Dużo osób teraz ma nietolerancję laktozy. I po prostu przez to właśnie mam te kości słabe. Mam bardzo słabe. U mnie, czy chcąc coś uderzę, czy ten od razu zwichnięcie rano. Ja mam, naprawdę miałam setki z tych zwichnięcia, czy to rękę, czy to palce, czy to nogi, po prostu u mnie zwichnięcie, tak jak Wam mówiłam, nie jest u mnie trudno. Po prostu mam słabe kości. Jak jeszcze byłam nastolatką, nieraz szłam do sklepu, nogi mi się wykręcały i te zawsze miałam oczywiście małe zwichnięcie. No, tak u mnie zawsze było. U mnie właśnie, tak jak mówiłam Wam, u mnie zwichnięcie nie jest trudno. Później pamiętam, jeszcze miałam, co tam jeszcze miałam? Też palce miałam też złamane, tak jak mówiłam, właśnie uderzałam w krzesło. Też palce miałam kiedyś zwichnięte, bo kiedyś uderzałam w huśtawkę. Jak huśtałam się i niechcący właśnie uderzyłam, nie wiem, ja to zawsze tak robię, że zawsze zwichnę coś sobie. To na weselu mojej siostry niechcący z gości mnie uderzył w żebro, znaczy tutaj gdzieś, chyba w żebro tak się nazywa. I też mi wszystkie kilka dni bolało. To to było zwichnięcie na szczęście, że nie było nic poważniejszego, byłam wtedy pewnie w szpitalu. Lekarz powiedział, że nic to poważnego, to po prostu jest zwichnięcie, że wszystko jest w porządku, nic nie jest połamanego. To jest szczęście. I tutaj właśnie miałam, tutaj chyba w tych miejscach, tak jak dobrze, właśnie gość weselny mnie, mojej siostry na weselu niechcący uderzył. Oczywiście wiadomo, jak to przy tańcu, jak na weselu. No więc to jest kolejne właśnie zwichnięcie, które miałam, które sobie przypomniałam. Tak jak mówiłam, noga, ręka, to miałam setki razy. Tak jak mówiłam Wam, pewnie się powtórzę już kilka razy, mam właśnie słabe kości, dlatego właśnie
pstryknięcia są. Chciałam właśnie o tych właśnie rzeczach wam opowiedzieć. Musiałam sobie, że taki film właśnie zrobią, opowiem po prostu, wiecie, o tych swoich właśnie nieszczęściach, które mnie spotykały. W dzieciństwie też nieraz biegałam koło domu, kiedyś pamiętam, jak byłam małą dziewczynką, biegałam koło domu, bo ja, tak jak wam mówiłam, też opowiadałam, pewnie wam, wychowywałam się w domu. I po prostu biegałam koło domu i upadłam, no oczywiście, ręka cała obdarta i siniaki i po prostu nogi, po prostu, dobrze, że zęby całe były, serio, bo myślałam, że zęby wybiłam, tak dobrze, że tak do góry głowy zawsze brałam, jak upadałam, czy to na rowerze upadałam, tych upadków było naprawdę dużo, sporo. Dajcie znać, czy wy też tak mieliście, że czy też macie tendencję do właśnie do zwichnięcia, czy też mieliście nogi w gipsie, czy rękę w gipsie. Ja miałam właśnie dwa razy miałam gips, rękę i nogę, tak jak mówiłam. Mam nadzieję, że nie będę miała więcej gipsu. Też to jest trochę ciężkie. I jeszcze jeśli chodzi o nogę czy tam rękę, nie? To też jest właśnie ciężko, bo tam też i gorącość w tym środku i też i tam coś tam spędzi. Wiadomo, jest to zakryte. I mam nadzieję, że wam się film spodobał. Chciałam właśnie opowiedzieć o swoich właśnie wypadkach, takich rozdziawnych. To jest trochę rozdziawa, trochę też, tak jak mówiłam, sobie kości. Więc dlatego właśnie dzisiaj miał być filmik, ale właśnie to, że nie dałam rady wczoraj ustać jeszcze i ustać i w ogóle chciałam troszeczkę odpocząć i troszeczkę mieć też włosy. Więc właśnie dzisiaj nagrywam ten filmik. Nie wiem, czy to będzie jutro puszczę, czy w sobotę, czy w niedzielę. Zobaczymy, jak to będzie, więc zapewne dam znać. I wiecie, ja staram się nagrywać regularnie te filmiki. Ale wiadomo, czasami jest taki los, że albo coś mogę zwichnąć, albo jestem chora. Więc czasami tych filmików może nie być. Tych filmików właśnie regularnie, tych filmików, co bym chciała. Teraz, tak jak wiecie, w czwartki i w piątki filmy wstawiam, czwartki o 14, w sobotę o godzinie 10. Filmy wstawiam. I możecie, tak jak mówiłam, podzielić się w komentarzu właśnie, czy wy coś mieliście złamanego, czy ktoś może, kto go znacie, miał złamane. Teraz na razie mnie tak nie boli, jest ona ok. Mam nadzieję, że będzie tak ciężko mi trochę też teraz jeszcze w kapcia wsadzić. Wiadomo, że jest spuchnięta, ale już mniej, już jest lepiej, jeśli chodzi z tą nogą. Na razie, jeśli chodzi o gips, na razie gipsu. Jeśli będzie źle, to na pewno gips trzeba będzie założyć. Ale jest na razie ok. Na razie dam radę stać. Na razie też tam też mogę ruszać palcami, więc na razie jest ok. No i teraz postaram się, żeby te filmiki były regularnie. I oczywiście dziękuję wam za każde subskrypcje, za każdą łapkę w górę. Jeśli wam się spodobał filmik, proszę łapkę w górę i subskrypcję kanału. Bo się wam żegnam, no to nie chciałam trochę przedłużyć tego filmiku, was zanudzać tymi swoimi właśnie wypadkami, więc to, co pamiętam, to wam powiedziałam. No i co? No i mam nadzieję, że wam się filmik spodoba. Oczywiście też napiszę w komentarzu, też nie musicie napisać, czy ktoś mnie złamał, się nie chcecie. Możecie też napisać nawet uśmiech. Możecie napisać, żeby YouTube wiedział, że lubicie moje filmy. Więc do zobaczenia i trzymajcie się cieplutko. Wiem, że się żegnam długo. Oczywiście zawsze coś mi się przypomina, żeby wam coś powiedzieć. Tak jak wam mówię, staram się wpuszczać filmiki czwartki i w sobotę czwartki o 14, a w soboty o 10 też wpadajcie na mojego Instagrama. Chętnie patrzę moje zdjęcia, oczywiście chętnie was też obserwuję i też dam serduszko, więc chyba to wszystko, jeśli chodzi o tym filmiku. Mam nadzieję, że wam się spodoba. No chyba teraz naprawdę już się z wami żegnam. Nie chcę już tak przedłużać za bardzo i was trochę przenudzać. Jeśli chodzi o ten filmik, będzie wszystko. Do zobaczenia, trzymajcie się cieplutko. Cześć i pa, pa.